Cześć, tu Ewelsa. Dzisiaj przychodzę do Was z moją recenzją akwareli Rembrandt Old Royal Talents. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to oglądajcie dalej. Jeśli oglądaliście moje poprzednie holoplastyczne, to na pewno wiecie, że akwarele od Royal Talents Rembrandt posiadam już od naprawdę dobrych kilku miesięcy i po takim czasie z użyciu niektórych tubek do końca, do kupienia kilku kolorów, postanowiłam podzielić się z Wami moją opinią na temat tych akwareli. Ale zanim przejdę do konkretów, to chciałabym Was zaprosić na moje media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka oraz na mojego bloga ewelsa.pl. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie kliknij subskrybujkę, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Akwarele Rembrandt to farby holenderskiej firmy Royal Talents i są one produkowane, o ile dobrze pamiętam, od 1899 roku i na przestrzeni tych wszystkich lat ich formuła była ulepszana. I jest to linia profesjonalna. Royal Talents posiada także akwarele z serii Van Gogh, czyli taka seria studencka, i seria hobbystyczna, czyli Royal Talents Art Creation. To może zobaczmy, co ma do powiedzenia sam producent o swoich farbach. Od 1899 roku akwarele Rembrandt stały się niezastąpioną marką dla profesjonalnych akwarelistów dzięki doskonałej jakości farb oraz kunsztowi ich produkcji. Szeroka gama 120 kolorów jest dostępna w tubkach i kostkach. Skład tych farb nie jest do końca określony przez producenta. Przeszukałam wszystkie informacje, jakie są dostępne. I to, co się dowiadujemy, to podkreślenie użycia składników takich jak guma arabska oraz czyste pigmenty, ale nie dowiemy się, czy jest tam w składzie na przykład miód czy jakieś inne ważne składniki. W związku z tym, że są to farby spółki profesjonalnej, to większość kolorów jest odporna na działanie światła, czyli ma wysoki stopień światłoodporności, światłotrwałości. Jest ona potwierdzona certyfikatem ASTM. Na tubkach możemy znaleźć tę informację zawartą za pomocą gwiazdek oraz za pomocą oznaczeń klas światłoodporności 1, 2 lub 3. Gama kolorów tych farb jest naprawdę szeroka. Od 2019 roku została ona powiększona z 80 do 120. 18 z tych kolorów zostało ulepszonych i ich wielopigmentowy skład został ograniczony do tylko jednego pigmentu, więc gdy będziecie zamawiać te farby online, czy będziecie je kupować stacjonarnie, to zwróćcie uwagę na to, czy na tubce znajduje się informacja lub na kostce, że jest to ten lepszy skład, bo niestety w sklepach znajdziemy jeszcze te farby, które były produkowane przed 2019 rokiem, a skoro możemy zainwestować w coś z o wiele lepszym składem, to warto na to zwrócić uwagę. Na moim blogu w artykule z pełną recenzją tych farb znajdziecie link, gdzie możecie znaleźć dokładne informacje na temat tego, które kolory zostały ulepszone i jak teraz wygląda ich skład. Jeżeli jesteście fanami kolorów metalicznych, perłowych, z brokatem, takich rozwarstwiających się, to tutaj również znajdziecie coś dla siebie, bo właśnie od 2019 roku te kolory również znalazły tutaj swoje miejsce, więc warto po prostu zajrzeć na stronkę Royal Talents, link będzie w opisie pod filmikiem, gdzie znajdziecie opisy i zdjęcia tych wszystkich magicznych akwareli. Opakowanie tych akwareli, są one dostępne w półkostkach oraz w tubkach o pojemności 10 i 20 ml, a przed rokiem 2019 były także dostępne tubki o pojemności 5 ml. Jeżeli kupujecie półkostki na sztuki, to przychodzą one do Was w takich zgrzewanych foliowo opakowaniach i sama kostka jest owinięta etykietą papierową, a na tych plastikowych półkostkach nie ma nadrukowanych informacji z kolorem, więc warto je samemu podpisać. Dla niezdecydowanych, jakie kolory wybrać, producent przygotował aż 26 zestawów tych akwareli, zarówno z kostkami, jak i tubkami, i są one dostępne z paletami, które są metalowe bądź drewniane. Na etykiecie tubek oraz kostek znajdziemy wszystkie niezbędne informacje o nazwie koloru, pigmentów, światłotrwałości, granulacji czy transparentności.
cena tych akwareli jak na farby profesjonalne jest naprawdę bardzo przystępna za jakość, którą otrzymujemy. Półkostki dostaniemy w cenie od 11 do 17 zł, a tubki o pojemności 10 ml od 16 do 20 zł, oczywiście w zależności od koloru, który wybierzemy. To jak sprawdzają się te akwarele w akcji? Obok mnie możecie zobaczyć zebrę, którą namalowałam z pomocą tych akwareli. Na kanale znajdują się także inne obrazy i ich timelapsy malowane właśnie z pomocą akwareli Rembrandt. Będą one podlinkowane w kartach albo w opisie na dole. Kolory tych akwareli są nasycone, możemy je swobodnie mieszać bez obaw, że zbledną lub że powstanie błotnisty kolor. Raczej nie pozostawiają świetlistej powłoki na papierze, nawet przy dużym natężeniu pigmentu. U mnie zdarzyło się tak tylko dwa razy, ale to dlatego, że trafiły na papier w naprawdę bardzo skoncentrowanej formie. Podczas malowania miałam wrażenie ciężkiego pigmentu, co mam na myśli? Pigment wolno się rozchodzi, nie rozprzestrzenia się tak lekko i szybko jak na przykład w przypadku farb El Aquarello Sennelier czy Daniel Smith Extra Fine. W porównaniu do farb Cora, te będą znacznie mniej szalały na papierze. Dla jednych może być to wada, a dla innych zaleta tych akwareli. Pracując z nimi mamy więcej czasu, na przykład podczas malowania wody czy tła, miałam wrażenie większej kontroli nad pigmentem i efektem, jaki uzyskam. Bardzo dobrze sprawdzą się podczas malowania jedną plamą lub dwoma warstwami. Akwarele te bez problemu mieszają się z akwarelami od innych producentów, nie zauważyłam tutaj żadnych problemów. Część kolorów, które posiadam, nie jest tak przejrzysta jak akwarele Daniel Smith czy na przykład Renaissance Intense Water, pomimo oznaczeń jako transparentne czy półtransparentne. Część kolorów trudno się też aktywuje i trzeba je dobrze namoczyć przed ich użyciem. Pozostałe możemy używać bez wcześniejszego namaczania. Kolory, które posiadam w palecie, wysychają na twardą masę, dlatego myślę, że będą się dobrze przechowywać również w kostkach. Akwarele te są szeroko dostępne w sklepach online, a także w wybranych dobrych sklepach stacjonarnych. Jeśli będziecie je zamawiać, to sprawdźcie, czy nie ma na nie żadnych promocji, bo bardzo często można upolować je na promocjach z rabatem minus 10 bądź nawet do minus 20%. Czy poleciłabym Wam te farby? Tak, akwarele Rembrandt jak najbardziej są warte wypróbowania. Są to farby z linii profesjonalnej w dość przystępnej cenie. Wrażenie tego ciężkiego pigmentu, które ja odnoszę, może nie każdemu przypaść do gustu, więc może zanim zakupicie całą gamę kolorów, to warto jest zakupić jedną, trzy tubki i zobaczyć, czy w ogóle zauważacie ten efekt ciężkiego pigmentu, czy ja po prostu mam jakieś zwichrowane odczucia. Myślę, że osoby początkujące mogą kompletnie tego nie zauważyć i w ogóle im to nie będzie przeszkadzało, bo mi to na przykład nie przeszkadza, tylko ten efekt wykorzystuję w swojej pracy do na przykład malowania tła, malowania jedną plamą lub dwoma plamami, do uzyskiwania takich efektów fajnych właśnie, jakie tutaj widzicie obok tej zebry, i te akwarele znacznie mi to ułatwiły dzięki temu, że właśnie ten pigment ciut wolniej się rozchodzi niż na przykład pigment w farbach Cora. Dlatego decyzję, czy zakupić te farby, czy nie, pozostawiam Wam. Pomyślcie o tym, jaki styl malowania Wam odpowiada. Ja to moje wrażenie ciężkiego pigmentu potrafię wykorzystać na plusy w swoich pracach i gdy właśnie potrzebuję takiego efektu, to sięgam po te farby. Jak sami widzieliście, w holach plastycznych dokupuję sobie kolejne kolory z tej marki i tej linii, dlatego myślę, że nie macie wątpliwości co do tego, czy te farby używam w swojej pracy. W tym odcinku to już wszystko. W komentarzu na dole napiszcie mi, czy posiadacie te akwarele, jaka jest Wasza opinia na ich temat, jak się u Was sprawdzają. Mam nadzieję, że taki materiał był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do oglądania innych recenzji i innych filmików na moim kanale, a także przypominam o subskrybujce. Dzisiaj życzę Wam już miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!